Ogłoszenia parafialne. W liturgii Kościoła w tym tygodniu we wtorek wspomnienie świętego Franciszka Salezego, w środę święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła, w czwartek wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, w sobotę wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. Także wszystkim babciom i dziadkom, którzy wczoraj i dzisiaj obchodzą swoje święta, składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, uśmiechu i pociechy z wnuków. Dzisiaj na mszach świętych o 9:30, 11:00 i 12:30 wystąpi z kolędami zespół góralski z Kalni, który w tym roku obchodzi 70 lat istnienia. Natomiast nasz parafialny chór Cantate Domino zaprasza na wspólne kolędowanie również dzisiaj o 16:00 w sali teatralnej. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian i gości do radosnego świętowania Narodzenia Pana poprzez śpiew pięknych, tradycyjnych kolęd. Przyszłą niedzielę przed naszym kościołem kwestować będą wolontariusze ze wspólnoty indywidualności otwartych na rzecz poszkodowanych przez wojnę w ramach akcji Ukraina. Dziękujemy za każdy dar serca. Parafialny klub sportowy Jadwiga zaprasza na mszę świętą klubową w najbliższy czwartek o 17:00 w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Klub sportowy prowadzi także zapisy na półkolonie, ferie z Jadwigą, turnusy od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 16:00 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W cenie zajęcia sportowe, rekreacyjne, plastyczne oraz drugie śniadanie i obiad. Zapisy w biurze klubu, gdzie można się także zapisać na obóz piłkarski w Maniowach, szczegóły na ulotkach. Zapraszamy na coroczny, tradycyjny koncert charytatywny Kolędy do Nieba na rzecz dzieci z chorobami nerek leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, który odbędzie się w niedzielę 29 stycznia o 17:00 w Kolegiacie Świętej Anny. Wystąpią znani artyści krakowscy, a także Ukraińska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z Charkowa. Wstęp jest wolny, a podczas koncertu prowadzona będzie kwesta dla chorych dzieci. Przed nami ostatni tydzień tegorocznej kolędy. Harmonogram odwiedzin kolędowych jest wywieszony na drzwiach wejściowych do kościoła, a także zamieszczony na stronie internetowej parafii. Bardzo prosimy, by zapoznać się z nim i zaplanować spotkanie w podanym terminie. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć kolędy w swoim czasie, lub kolęda nie odbyła się z innych przyczyn, a chciałby jeszcze zaprosić księdza z wizytą duszpasterską, prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii lub w kancelarii i ustalenie terminu indywidualnie. A teraz prośmy o Boże miłosierdzie dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności, a są to świętej pamięci Elżbieta Siedlecka z Krowoderskich Zuchów 7, Zenona Studniarska z Wybickiego 14, Krystyna Stachowicz z Krowoderskich Zuchów 25, Antonina Janik ze Stachiewicza 29, Stanisława Popiela-Zięba z Rusznikarskiej 3, Stanisław Karasiński z Rusznikarskiej 4 i Stanisław Życzniak ze Stachiewicza 35b. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.